Witam wszystkich ponownie. Mam na imię Leszek i dzisiaj pokażę Wam, jak filetować rybę. Właśnie wróciłem z wyprawy wędkarskiej z północno-zachodniej Szkocji i złapałem kilka pięknych poloków. Polok to jest ryba, bardzo ma pyszne mięso, jest delikatne, ma bardzo zbite mięso, wychodzą eleganckie paluszki rybne. No ale dzisiaj skupimy się na filetowaniu tej ryby. Praktycznie większość ryb można filetować w ten sam sposób. Jakich noży używać? Są takie specjalne noże do filetowania ryb, są też takie noże, takie jak te, bardziej to są do mięsa noże, ale są takie elastyczne, gdzie lepiej się filetuje, łatwiej się być może filetuje. Natomiast można używać zwykłego noża kuchennego. I tylko co jest ważne, żeby on był bardzo ostry. Także to musi być dobrej jakości nóż kuchenny, bo złej jakości się nie da naoszczyć. I ten nóż musi być bardzo ostry i wtedy to filetowanie idzie bardzo łatwo. Więc zaczynamy. Kładziemy sobie tą rybę, tak żeby ona była w naszą stronę grzbietem. I tak, jeżeli zamierzamy gotować rybę, smażyć w zasadzie rybę ze skórką, no to trzeba byłoby tutaj te oście, akurat polog ma te oście bardzo małe, natomiast te ości, te łuski zebrać. Natomiast, ponieważ ja będę z tego robił filety, paluszki rybne, nie potrzebuję. Będę obierał skórkę w zasadzie. Będę robił nie tylko paluszki rybne, bo tych poloków złapałem 5, także będą różne potrawy. Natomiast skórkę będę obierał, w związku z tym nie potrzebuję odzierać ryby z łuski. I to co teraz ważne. Tutaj bierzemy tą rybę pod tą płetwą i nacinamy. I teraz jedziemy wzdłuż grzbietu. Tutaj wzdłuż grzbietu do samego okona. I to jest, teraz przestanę mówić, bo ważne jest, żeby słuchać. To musi być słychać, jak nóż idzie po tych ościach. Ryby nie trzeba kompletnie patroszyć. Nawet łatwiej jest, jak nie jest patroszona. Można, jeżeli wolicie, ale nie jest to potrzebne, więc kładziemy rękę na rybie i jedziemy tutaj. I tak jak mówię, nóż musi być bardzo ostry. On, jak praktycznie nie używam siły, i on sobie tutaj, o, zobaczcie. I teraz słuchajcie to. Poza tym, że mój kot miauczy, to ten nóż on tutaj idzie po ościach i dzięki temu ten filet tutaj praktycznie nic na tych ościach nie zostaje. Delikatnie, samym ciężarem noża to prawie wszystko. Tutaj nie do końca uciąłem. O. Ponieważ nóż jest ostry, on sam praktycznie to mięso tnie. Ryba jest bardzo delikatna, tak czy inaczej. Tutaj muszę tą... I on jest... Filet już jest jeden, filet już jest prawie gotowy. Teraz to, co chcę zrobić tutaj, żeby nic nie zostawić. To są właśnie takie ości, które później trzeba wybrać. I jedziemy po tych, cały czas po ościach.
I gotowe. Teraz tutaj trzeba tylko przyciąć. Piękny kawałek ryby. Tu jest jeszcze kilka ości, które za chwilę wyciągnę. A tutaj, jak widać, praktycznie mięso nie zostało. Drugą stronę tak samo. Nacinamy rybę tutaj, w tym miejscu. To się nie ma co przejmować, jak nie wyjdzie za pierwszym razem. Ale jest to bardzo proste. Tutaj zasada jest taka sama. Trzeba naciąć nad kręgosłupem i później już tylko nie wiem, czy to słychać. Nie potrafię tego robić szybko, tak jak taki prawdziwy osoba, która pracuje w sklepie rybnym, która to musi robić szybko, ale efekt jest ten sam, albo przynajmniej bardzo podobny. Wszystko kwestia, o, to mi się źle ucięło, no trudno. Te kawałek mięsa zostało. No ale mam dwa piękne kawałki ryby. To już wyrzucę i teraz zawsze dbać, żeby było czysto na desce. No i teraz wyfiletuję tą rybę. Nacinam tutaj zaraz przy końcu, tak żebym mógł złapać. I później pod kątem, pod delikatnym kątem, tak naprawdę ja tej ryby nie kroję, ja to równie dobrze mógłbym tą skórkę ciągnąć zamiast prowadzić nóż. Ale to chodzi o to właśnie, żeby zaraz przy samej, i zobaczcie, na skórce nie ma praktycznie nic. Jest sama skóra została i tutaj mamy piękny filet. Zostało troszkę ości, które teraz będę wyciągał. Jest taka, miałem taką pincetę specjalną do ryb, którą gdzieś zgubiłem. Nie umiem jej znaleźć. To żona robiła porządki pewnie. I gdzieś się zawieruszyła. Muszę zamówić nową, bo to kosztuje niedużo, natomiast ryba czekać nie będzie. Ale to można zrobić palcami.
To zależy od ryby, ile tych ości jest. Polok tutaj nie ma wcale ości, tutaj zostaje kilka ości, które trzeba wyciągnąć. Ja to zawsze robię bardzo dokładnie, ze względu na to, że moje dzieci uwielbiają ryby. No i nie chciałbym, żeby któreś się ością łowiło. O, i teraz ta ryba już jest. Piękny filet, można z tego zrobić. Podzielić na części, zrobić paluszki rybne albo fish and chips. O, piękne będzie. Drugie tak samo pokażę. Czyli tutaj nacinam kawałeczek. Tu zostaje trochę mięsa, ale niedużo. Staram się jak najmniej. Można robić tutaj dziurkę. Niektórzy wolą, niektórzy robią tak, że tutaj na samym początku trzymają nóż. Też tak można. Jak miałem tą pincetę do ryby, to pincetą trzymałem. O, i ona praktycznie sama ta skóra schodzi. Zobaczcie. Gdybym tak naprawdę chciał, ja mogę tą skórę wyciągać, a nie rybę. I efekt jest ten sam. Czyli tak naprawdę my nie kroimy tego, my to zdzieramy. To ten nóż idzie zaraz pod skórą. I tutaj podobnie. Tutaj jeszcze kawałek przy filetowaniu została taka błona, którą muszę odciąć. A ponieważ mam bardzo ostry nóż, to bardzo łatwo mi to się robi. Tutaj jest jedna oś. Z tej drugiej strony, kiedy już zostaje sam kręgosłup, jest troszkę ciężej tak bardzo dokładnie wyfiletować. Także czasami jakaś oś zostanie, ale to później można wyciągnąć. To nie jest jakby problem. O, i tutaj jeszcze można też te ości oczywiście wyciąć z odrobiną ryby. Jeżeli będę robił paluszki rybne, to tak naprawdę się nie bawię w wyciąganie samych ości, bo ten kawałek jest taki ładny do smażenia cały, ale jeżeli tą rybę będę dzielił, to po prostu sobie tutaj tą część wycinam. I też dokładnie najlepiej sprawdzić, w jaki sposób, po prostu wziąć rybę i sprawdzić, czy nie ma żadnych ości. Dzięki temu, że no tą rybę akurat złapałem, to tutaj nie miałem wyboru, ale dzięki temu właśnie, że potrafię filetować rybę bez żadnego problemu. Zawsze mogę wybrać sobie rybę w sklepie rybnym, świeżą rybę i wtedy widać, że ta ryba, bo jeżeli jest filet, no to nigdy musimy wierzyć na słowo, że ten filet jest dzisiejszy, czy tam wczorajszy. Natomiast no, na rybę to można zobaczyć, czy ona jest faktycznie świeża, czy też jest już kilkodniowa. Może pokażę, jak wygląda świeża ryba. To jest złapana dzisiaj, czyli już świeższa nie może być. Od razu wrzucona do takiej lodówki turystycznej z tym lodem. I tak, najpierw patrzymy na oczy. Oczy muszą być lśniące. Tutaj nie może być żadna biała błona na tym. Kolejną rzecz, jaką patrzymy, to patrzymy na skrzela. Muszą być ładne, różowe, czerwone. Jeżeli w skrzelach zaczyna być coś zielonego, no to ryba już jest. No już jest kilkodniowa. No i przede wszystkim ta ryba musi pachnieć. Musi pachnieć. Ona nie może śmierdzieć rybą. Ona musi być pachnąca. To ryba pachnie tak naprawdę oceanem. Tak jak się idzie nad morze, to jest ten zapach taki ładny, świeży.
I tak właśnie pachnie ryba. A jeżeli już rybę czuć rybą, no to ta ryba już nie jest najświeższa. No i to jest praktycznie to, co na co trzeba zwrócić uwagę. A no i ta ryba, ona nie może być taka, ta ryba jest taka ładna, ładnie ma jeszcze ten śluz rybi i ona, jeżeli ta ryba będzie taka sucha, no to już jest ryba kilkudniowa, ona gdzieś tam leżała i wyschła. Ta ryba jest taka właśnie śliska. Jeżeli oczywiście rybę smażymy, przecież pieczemy, no to trzeba tutaj tą łuskę zebrać, wypatroszyć ją. Natomiast tak jak pokazałem, przy filetowaniu patroszenie tak naprawdę przeszkadza, a nie pomaga. Jak widać, tam nic się nie, w ogóle nie było widać prawie tego brzuszka w środku. No i ja teraz sobie będę powoli te moje wszystkie ryby, które złapałem, chyba jest 7 złapałem, plus 2 makrele. Będę je sobie filetować. Mam nadzieję, że pomogłem. Proszę o komentarze, jeżeli są jakieś pytania, lub jak komuś wyszło dobrze, albo nie wyszło, też proszę o komentarz. Dziękuję bardzo i zapraszam do subskrypcji, ponieważ będę się starał jak najczęściej dodawać jakieś nowe filmy z jakimiś interesującymi, ciekawymi rzeczami i jakimiś potrawami bardziej egzotycznymi, bardziej lub mniej egzotycznymi, które gotuję na co dzień. Dziękuję bardzo i do zobaczenia na następnym wideo.